Witajcie na kanale Dzieciaki testują. Dzisiaj pokażę Wam grę od Board and Dice. Jest to gra Szybcy i Ścigani. Gra przeznaczona dla dzieci od 8 roku życia, dla 2 do 4 graczy. Rozgrywka trwa średnio od 5 do 15 minut. Jest to gra, w której mamy policjantów i złodziei i ona mi się początkowo skojarzyła i powiem Wam szczerze, że trochę mi się skojarzy z grą właśnie policjanci i złodzieje, z grą, w którą ja grałam w dzieciństwie, ale tej gry już nigdzie dostać nie można, ja jej wielokrotnie szukałam, no i niestety jej nigdzie nie ma. A ta gra mi się tak bardzo z nią kojarzy, mimo że różni się wizualnie, bo tam była plansza, tutaj są karty, ale jednak przypomina mi właśnie grę z mojego dzieciństwa, bo też trzeba ścigać złodziejów. Mamy 31 kafelków trasy, one tak wyglądają, wyjmiemy sobie je może teraz. Mamy kafelki trasy, mamy... W tym jest kafelek też więzienia, on jest dwustronny, dzięki czemu się odróżnia, bo one mają z tyłu, wszystkie mają właśnie o coś takiego. I mamy też kafelki początkowe, które wyglądają o tak, też się odróżniają od tych kafelków trasy. I co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy punktację i mamy, wysypiemy wszystko, mamy jeszcze takie znaczniki. Znaczniki, które używamy do ścigania złodzieja. A więc tak, przygotujmy sobie może tutaj grę. Kładziemy więzienie, tutaj obok kładziemy te znaczniki, one najlepiej jak są podzielone kolorystycznie. Zauważcie, że one są dwustronne. Z jednej strony tutaj jest kwadracik gwiazdka, tutaj jest krzyżyk i kółeczko, czy też plusik, zależy jak na to spojrzeć. I mamy te znaczniki podzielone kolorami i te znaczniki używa ich osoba, która będzie policjantem, która będzie ścigała tego złodzieja, który będzie uciekał z więzienia. Mamy kafelki trasy i też jeszcze rzućcie okiem na te kafelki trasy, bo one się między sobą różnią. Są kafelki, gdzie mamy jakieś tutaj znalezisko, jakiś skarb. Zobaczcie tutaj, tu mamy blokady policyjne, one nie wszędzie są, bo tutaj na przykład blokady nie ma, tutaj blokada jest. I też co ważne, tutaj mamy, zobaczcie, różnych ludzi i nie tylko, bo są też psy. I bardzo istotne jest to właśnie, w którą stronę oni patrzą, bo oni w różne strony są obracani, zależy od kafelka. I co my tutaj jeszcze mamy? O właśnie, kafelki, kryjówki. Ich tutaj mamy kilka, trzy, jak dobrze pamiętam, trzy kafelki, kryjówki. I my musimy tak potasować te kafelki, podzielić je na dwa stosy. Powiedzmy, że są potasowane i podzielone. I teraz tak, nasz złodziej losuje z tych tutaj początkowych dwa kafelki w wersji takiej standardowej rozgrywki i on się zastanawia, jakby je ułożyć bez pokazywania ich osobie, która będzie go goniła. One muszą się łączyć, zobaczcie. Musi być tak, że będzie, o, droga, czyli na przykład tak nie możemy go położyć. I jeszcze co ważne przy układaniu naszej tutaj trasy, to może tak Wam teraz tylko tutaj pokażę. Powiedzmy, że on będzie o w dół uciekał. I teraz w tym momencie, jak już jest tak rozłożone te dwa pierwsze kafelki, to rozpoczynamy grę. Te kafelki, te dwie kubki ma uciekający. I on bierze, może je sobie przeglądać, może sobie właśnie dowolnie układać, jak tylko chce. Ale goni go czas, a właściwie goni go policja. Policja, która właśnie pędzi za nim z więzienia, to jest tak właśnie położone, żeby on miał czas teraz chwilę na przykład się zastanowić, jak ułożyć dalej kafelki. Bo żeby ułożyć te kafelki, musimy się kierować kilkoma zasadami, czyli kafelek następny musi być dołożony do poprzedniego, czyli na przykład tutaj, o powiedzmy, że tak, tutaj dokładamy i teraz jak biorę kafelek, nie mogę go dołożyć tutaj, muszę go dołożyć zawsze do następnego, ale też barykada policyjna nie może być przy barykadzie. Jeżeli jest barykada, to następny musi być kafelek z drzewem, ale nie pasuje.
A czy ten będzie pasował? Ten pasuje. O, tak to musi wyglądać. I co istotne, celem gry generalnie uciekającego jest dotarcie do tego domku, do kryjówki, ale po drodze musi zebrać 3 różne skarby. Musi on układać po drodze, to nie jest wcale takie łatwe, jak się wydaje właśnie, tak te kafelki, aby nie były obok siebie te barykady i aby 3 takie różne skarby po drodze znaleźć. O, czyli mamy tutaj 1, 2, to jest ten sam, i 3 klucze. Muszą się wszystkie 3 znaleźć na planszy i dopiero potem można układać kryjówkę. Ale to jest uciekający, ale teraz mamy rolę ścigającego. Ja może tutaj wezmę, aby Wam pokazać, jak to działa. Tutaj mamy pierwsze z wyjścia z więzienia, pierwszy kafelek i w tą stronę jest droga ucieczki. Czyli my musimy przyjrzeć się temu kafelkowi i stwierdzić w dół, bo tam tutaj obok leży kolejny kafelek, gdzie, w którym, z której dzielnicy najwięcej osób patrzy w dół. Przyjrzyjcie się chwilę, tutaj jest na przykład pani spogląda w górę, piesek w bok. W dół mamy tutaj jednego chłopca i tutaj jednego chłopca. Czyli mamy trójkąt albo plusik. I możemy sobie teraz wybrać, co chcemy położyć. Trójkąt czy plusik, położymy plusik. Teraz następny kafelek skręca, czyli tutaj na tym kafelku musimy zobaczyć w prawą stronę, ile osób spogląda. Tam, gdzie więcej, to ten znacznik musimy umieścić na tym kafelku. Tutaj są 2 osoby, właściwie pies i pani, tu jest jedna. A tutaj już nie ma nikogo, czyli musimy położyć trójkąt. Kładziemy trójkąt i następny w dół, czyli musimy tutaj zobaczyć, kto spogląda w gwiazdce i w kwadracie. Dobrze mówię, czyli na przykład gwiazdkę. I my gonimy tego uciekającego. On w międzyczasie oczywiście dokłada swoje kafelki, aż nie dołoży kafelka z domkiem lub jeżeli ścigający jest szybszy, to zakrywa mu ten ostatni, żeby już nie mógł dołożyć. To oznacza, że go złapał. Ale to nie oznacza, że wygrał, ponieważ wygrywa ta osoba, która nie popełniła żadnego błędu. A błąd jest dość łatwo popełnić w tym wypadku. Bo trzeba właśnie pamiętać o zasadach układania tych kafelków, że barykada na przykład nie może być obok innej barykady. I trzeba te 3 skarby po drodze jeszcze zebrać, więc nie jest to takie proste. Ścigający też nie ma wcale prostego zadania, bo musi dokładnie tutaj patrzeć, a jak chce się szybko, to nie zawsze jest się w stanie zorientować, czy na pewno dobry znacznik chce się położyć. To jest wariant gry dla 2 osób, a teraz będę się tutaj posiłkować instrukcją, ponieważ my w wariant 3-osobowy nie gramy za często, więc przeczytam Wam z instrukcji, o co chodzi. W grze na 3 osoby należy wybrać jedną osobę, która będzie ścigającym, a pozostałych 2 graczy będzie uciekinierami. I zasady są takie same, ale uciekinierzy się kierują innymi zasadami, czyli każdy będzie miał 1 stos kafelków. A ja Wam jeszcze nie powiedziałam o tych stosach kafelków, ale to zaraz. Każdy uciekinier w grze 3-osobowej ma po stosie i na zmianę dokładają. Tutaj też trzeba bardzo uważać. A w rozgrywce 2-osobowej, no to nasz uciekinier może sobie jeden stosik trzyma w ręce, przegląda, dopasowuje. Jeżeli mu nie odpowiada, może odłożyć i wziąć drugi stosik do ręki i może sobie te stosiki właśnie w trakcie rozgrywki dowolnie zamieniać. Mamy również wariant dla 4 osób i wtedy mamy 2 uciekinierów i 2 ścigających i każdy za jednym może podążać, będą się gonili właśnie nawzajem i są też po jednym stosie kafelków trasy. Mamy też różne warianty gry. Mała przewaga, czyli to jest dla młodszych dzieci, jeżeli młodsze dziecko ma problem z uciekaniem i właśnie z tym dopasowywaniem odpowiednim, to wtedy uciekinierzy biorą nie 2, ale 3 kafelki początkowe, wtedy mają większą przewagę. I teraz tak, jeżeli uciekinierowi udało się dotrzeć do kryjówki i nie popełnił przy tym żadnego błędu, no to wygrywa daną rundę i otrzymuje, już Wam tutaj pokazuje, znacznik doskonałego zwycięstwa. Wysypiemy sobie te znaczniki
znacznik doskonałego zwycięstwa, czyli złotą gwiazdkę, a jeżeli rundę wygra ścigający, to otrzymuje srebrną znacznik pomniejszego zwycięstwa. Gra kończy się w momencie, kiedy osoba posiada dwa znaczniki doskonałego zwycięstwa, czyli złote, lub jeden znacznik taki i jeden taki, co najmniej jeden taki, albo trzy srebrne. Więc jest tutaj bardzo dużo rund do rozegrania po drodze, zwłaszcza jeżeli na zmianę nam się będzie udawało wygrywać, to wtedy gra może trwać nawet dłuższy czas, ale nie sposób się, naprawdę nie sposób się przy niej nudzić. Jest tak dynamiczna rozgrywka i doskonale pozwala ćwiczyć spostrzegawczość, bo trzeba się trochę zastanowić, trzeba trochę pomyśleć, zanim się ułoży, więc naprawdę fajna gra dla dzieci od 8 roku życia, chociaż my z Martynką gramy troszkę na uproszczonych zasadach jeszcze, ale za jakiś czas również będziemy właśnie grać według instrukcji, bo naprawdę fajnie się w nią gra. Więcej o grze na blogu, w opisie do filmu jest link, gorąco Was tam zapraszam, a ja już dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych filmach.